Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w pierwszym odcinku Cyberpunka na moim kanale. Zasypaliście mnie masą wiadomości o tym, żebym nagrał Cyberpunka. Witam serdecznie w pierwszym odcinku i stwierdziłem, że zrobię cały weekend z Cyberpunkiem. Moi drodzy, czy to jest nowe GTA? Czy to może konkurować w jakiś sposób z GTA? Czy możemy te dwie gry porównać? Dziś po tym odcinku, mam nadzieję, będziemy mogli to stwierdzić. Przed nami wielkie miasto, wielki świat gry, Panorama Night City. Witam serdecznie, witam z punktu widokowego. Jak widzicie, jakaś parka sobie tutaj stoi. I tak jak powiedziałem, chcę zrobić weekend z Cyberpunkiem. Dzisiaj odcineczek, jutro live'ik o godzinie 17, a na tym live'ie chciałbym pogromić trochę mitów, ponieważ z tak dużą grą, z tak obszerną grą wiążą się na pewno bardzo ciekawe mity, więc jeśli coś znacie, już piszcie w komentarzach, bo będzie się działo. A ja, moi drodzy, stąd odjeżdżam. Piękna panoramka, ale chciałbym zrobić dzisiaj... Co jest z tym samochodem? A nie, on strasznie dziwnie rusza, dobra. Chciałem, moi drodzy, dzisiaj zrobić taki dzień z życia mieszkańca Night City. Przede wszystkim taki mieszkaniec zaczyna dzień od zrobienia stanta, ale ja nie wiem, czy tutaj tam się uda zrobić stanta. Dobra, jadę w takim razie tam dalej. Gry chyba przedstawiać wam nie muszę. Każdy słyszał o Cyberpunku, albo inaczej, większość słyszała o Cyberpunku. Pięknie ta gra wygląda. A ja, moi drodzy, gram jeszcze w dosyć specyficzny sposób. I może o tym wam teraz opowiem, ponieważ to jest... niesamowita sprawa, jak się dowiedziałem. Każdy z was, nawet ty mordo, jak masz słabego kompa, jesteś w stanie zagrać sobie w najnowszego Cyberpunka. Jak to, Kaluch? O co chodzi? Jak to jest możliwe? Posłuchajcie. Moi drodzy, na moim kanale nie zobaczycie fabułki z Cyberpunka, całej fabułki, ale mam dla was coś lepszego, bo możecie przejść ją sobie sami. Nawet ci, którzy mają słabszy sprzęt, będą bez problemu w stanie przejść najnowszego Cyberpunka. Z pomocą przychodzi GeForce Now. GeForce Now to usługa gamingu w chmurze Nvidia, umożliwiająca strumieniowanie gier z chmury w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z twojego laptopa, komputera i innych kompatybilnych urządzeń. Po połączeniu swojego konta ze sklepami internetowymi możecie pykać w najnowsze tytuły, a także w ulubione gry free to play. Dzięki zapisywaniu stanu gry w chmurze możecie kontynuować rozgrywkę na dowolnym kompatybilnym urządzeniu, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Cyberpunk oficjalnie wchodzi w skład GeForce Now. Jeśli wykupicie dostęp do gry, wykupicie również abonament, który wynosi 25 zł, możecie bez problemu, bez lagów, bez czekania grać po prostu w najnowszego Cyberpunka, nawet na swoim słabym komputerze, na dowolnym urządzeniu, ale przede wszystkim daję tutaj przykład. Słaby komputer i najnowszy Cyberpunk. Ej, serio, to można teraz zrobić. Sam byłem w szoku, jak się dowiedziałem, ale takie opcje już teraz istnieją. Ale spokojnie, żeby przetestować usługę GeForce Now, nie musicie od razu płacić abonamentu, możecie przetestować ją za friko i zagrać sobie w gry, które są tam dostępne za darmo. A też darmowe gierki są naprawdę ciekawe i pewnie część osób chciała sobie popykać, nie wiem, w Rocket League, ale na przykład ich sprzęt, no po prostu na to nie pozwala. Teraz taka opcja jest, oczywiście zachęcam wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia linku w opisie, ponieważ Cyberpunk czeka, inne gry czekają, wystarczy sprawdzić i grać. Ja mam kilku znajomych, którzy nie mają sprzętu i jak dowiedzieli się o GeForce Now, to w tym momencie chyba ogrywają Cyberpunka, bo nie mogę się z nimi skontaktować. Więc moi drodzy, zachęcam was również do sprawdzenia linku w opisie. No i co? Teraz wracamy do Cyberpunka i zobaczcie, jak ta gra bangla. Ja właśnie na GeForce Now sobie pykam i właśnie Now będę skakał w tym momencie stanciora. Czy to się uda? A nie, tutaj stanta nie jestem w stanie zrobić, okej. Może tutaj z lewej strony. Generalnie, moi drodzy, jeśli chcecie dzisiaj zobaczyć taki dzień z życia mieszkańca Night City, wow, zostawcie mnóstwo łap w górę. Stanty też się da robić w tej grze. Jutro na live będziemy testować, ale jutro też, tak jak mówię, chciałbym pogromić mity, bo to może być niesamowicie ciekawe, szukać jakichś easter eggów w tym wielkim mieście. Na razie, moi drodzy, muszę zdobyć samochód, ponieważ fabularnie podziało się troszkę, przez co straciłem swój samochód. Mam na mapie zaznaczony sklep z samochodami. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda, prawda? I tak jak mówię, jeśli chcecie, możecie zostawić łapę w górę. Jak będzie tych łap, nie wiem, z 20 tysięcy, będę wiedział, co jest z tym autem, ale... Popchnął mnie jakiś fajfus, widzieliście to? Nieważne, wracając, tak jak mówię, 20 tysięcy łap w górę, będę wiedział, że Cyberpunka powinno być więcej na kanale. Wszystko od was zależy. Ja po 5 godzinach jakoś grania, no jestem niesamowicie po prostu zakochany w tym świecie gry. Wygląda to wszystko fenomenalnie. Chciałbym wam, tak jak mówię, pokrótce dzisiaj
troszkę tę grę pokazać z jak najlepszej strony, z tego co ja tutaj odkryłem, nie? Ja na razie próbuję się dostać do tego salonu, no ale trzeba kurczę zachować wszystko, robimy prawdziwe życie w cyberpunku, trzeba zjeść, trzeba się kawy napić po drodze, no wszystko tutaj zobaczycie, mam nadzieję. Dobra, gdzie ten salon? 300 metrów stąd, więc ja sobie cykam. Powiem tak, chyba nie będzie mnie stać, żeby kupić ten pojazd, nie? Jakby ktoś pytał, gram w 2K na wszystkich RTX-ach, zobaczycie moi drodzy w nocy, jak to dopiero robi wrażenie, ale chciałem zacząć w dzień, dobra. A, no nie mam kasy, żeby... Taki pojazd, no co wy? To już wolę swój stary pojazd odzyskać. Myślałem, że po jakiś fajny pojazd tutaj jadę, a co to jest w ogóle? Nie, nie chcę takiego. Jest tu misja, gdzie moja bryka? A, jeszcze postaci wam nie pokazałem, jak moja postać wygląda. A tak, dosyć klasycznie. Podobnie jak na trailerach wyglądała główna postać, tak też ja sobie stworzyłem takiego ziomala. Nazywa się V, jakby ktoś pytał, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jezus, przepraszam. What the heck? Okej, to było bardzo dziwne. Teraz 2,5 kilometra po ten samochód. No dobra, mam nadzieję, że go jednak odzyskam. O, tu jest jakiś burger. Może właśnie, zajedźmy sobie coś zjeść. Ja wam pokażę, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. Poza tym, tak jak mówię, jest godzina 13, trzeba by coś wszamać. Robimy sobie dzień z życia, nie? Ej, może wam się spodoba. Co na ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Nie, no proszę pana, ja to ten, raczej kawy bym się napił. Tak mi się wydaje. Ej, może spodoba wam się pomysł prawdziwego życia w cyberpunku, nie? Spunky Monkey, gościu. Nie wiem, uwaga, co to... Uwaga, ogłoszenie! To jest napad! Ty, cwaniura przy ladzie, mordę w kubeł i ręce do góry, żebym widział nadgarstki! No tego się nie spodziewałem. A reszta siedzi i nawet nie mruga! Co jest? Słabe nerwy, byle powód i palec na spuście mi się trzęsie jak... Chłopy wjechały, normalnie robią napad. Zamknij się, typie. Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniać słuchowi ci się... Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. No chyba... Ej, gościu! Ta, 2000, nie ma szans. Nie klikam nic. Nie klikam nic. Najwyżej się wkurzy, będzie bitwka. Trudno, ja nie dam mu 2000 dolców. No co wy to? Zdychaj, gnoju! Okej. Wow! No to niezła kawka. Jeszcze nigdy. Wszyscy są martwi. Jak są martwi? Trzy osoby, tylko posprzątałem ci lokal. Warto było zaoszczędzić parę eurodolców? Wynoś się! Wynoś! Jeszcze masz... Ej, ma wąty do mnie, gość! Chłopie, posprzątałem ci lokal z rabusiów. Człowiek chce się kulturalnie napić kawę, a robi się jakieś nie wiadomo co z tego, no. Serio chciał, żebym dał mu tę kasę i on by był szczęśliwy z tego powodu. No dobra, nieważne, nie wnikam. Ja zareagowałem po swojemu, mam to gdzieś, przepraszam bardzo. Jedziemy w kierunku centrum, ponieważ no tutaj muszę odebrać swój samochód. Jak widzicie, nici z kawy, nie napiliśmy się. Ależ to miasto wygląda, no niesamowite. Podobno mapa jest zdecydowanie większa niż w GTA 5. No nie ma co się dziwić. No i GeForce Now radzi sobie fenomenalnie. Ja sobie pykam, moi drodzy, płynniuteczko, kurczę. Bardzo mi się to podoba. Jeśli chcecie sprawdzić, oczywiście link w opisie. Jaką to teraz technologię mamy, patrząc na cyberpunka, nie? Tak kiedyś może wyglądać świat, a teraz mamy, moi drodzy, możliwość grania na słabych kompach w takie gry. To jest też coś, serio. Tak jak wcześniej wspominałem, moi drodzy, mili państwo, jeśli znacie jakieś mity, albo chcecie, żebym coś sprawdził jutro na live, oprócz tego, że będę próbował skakać jakieś stunty, to piszcie. Wow, trochę, moi drodzy, źle jeżdżę. Nie, przegapiłem wzjazd. Muszę jechać inną drogą. Przepraszam. Co ja robię? Moi drodzy, nie zabraknie dzisiaj też strzelania. Jak to miasto wygląda? Jak się jaram, matko. Przepiękne to miasto jest. Night City, moi drodzy, to jest chyba już moje ulubione miasto, jeśli chodzi o... Dobra, Los Santos nic nie przebije, ale Night City jest na drugim miejscu. A to tutaj, 50 metrów stąd, okej. Nie wiem, czemu znacznik przed chwilą pokazywał po prostu z innej strony. Kurde, mogłem tu wjechać, idę na piechotę. Serio tutaj mój samochód został? To nie jest mój samochód. To jest mój samochód! O kurde. Odzyskałem go. Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Co to było właśnie? Nawet wiem co. Nie chodzi o kraksę. Skąd się tu wziął? Ale ciary mam. Nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Patrzcie, uszkodzili mi furę. Ktoś mi uszkodził furę. Automatycznie, nie? A ten się pojawił i zniknął. Coś tu nie gra. Uprzejmie przepraszam za incydent, co? A, bo zderzył się z nami Delmine, czyli taka taksi, która automatycznie jeździ na mieście. Ale czemu ona uderzyła w nas? Mam się udać do biura tych taksówek, więc zaraz wyjaśnimy sprawę. Co mi ktoś tutaj będzie rozwalał auto, co? A, ja nie ruszę tym autem.
Oj, to ja już się wkurzyłem bardzo. Teraz nie mam czym jechać po mieście, albo dobra, zaraz będę miał. Ej, hej, hej, proszę, proszę wysiadać. I przy okazji, jak tak sobie jadę kradzioną furą, dalej możecie popodziwiać to wielkie miasto. Ile tu jest, moi drodzy, schowanych jakichś tajemnic, mitów, easter eggów, nie? Aż kurczę, mnie głowa boli od samego myślenia i znowu przejechałem zjazd, świetnie. Nie odbieram teraz telefonu, dajcie mi spokój. Look at this. Ajajaj, jadę do tego biura dowiedzieć się o co kaman i ile dostanę kasy, prawda, na naprawę fury. Okej, okay, jesteśmy, De La Main, to tutaj. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Co się tu dzieje? Cześć, De La Main. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Przychodzę w sprawie wypadku. Czy posiada pan, pani, numer? Tak, ja miałem ten numer. Już podaję. 77 111101096. Jak podał numer. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Wyklepię się. Nie ma sprawy. Dzięki za rekompensatę. Dostaliśmy cash. Co teraz? Czy ja mogę, moi drodzy, sobie wyklepać samochód? Okej, dostałem teraz misję, to znaczy to jest kontynuacja. Zaczekaj na naprawienie samochodu, więc musimy po prostu poczekać, aż tą furkę naprawię. W tym czasie pasowałoby coś chyba zjeść, nie? Nie sądzicie? Tu mamy jakąś knajpkę 20 metrów ode mnie. Co dobrego tutaj jesteśmy w stanie sobie zjeść? Nie wiem, zobaczymy. O, to taki bardziej food truck, no dobra. Zjadłbym coś. To trafiłeś w dobre miejsce. Tak? Co masz dobrego do jedzenia, koleżko? Może hot doga takiego, cyk, i czekoladę, o. Dziękówka, przyjacielu, otrzymano przedmiot i bardzo dobrze. Ale co, moi drodzy, jak tak czekamy na samochód, to może przydałoby się zobaczyć, jak miasto wygląda w nocy. Proszę nie zadawać zbędnych pytań, proszę nie pytać, co to za samochód ogarnąłem, ale bardziej zachwycajcie się, moi drodzy, tym, jak pięknie wygląda miasto. A ja poszukam jakiejś zadymy. Chciałbym się, kurczę, ponawalać z kimś. Mam przy sobie dużo broni, a tak naprawdę je nie wykorzystuję, więc ja może lepiej wyjadę z centrum, bo w centrum to raczej zadym nie będzie. Poszukam jakichś szemranych tutaj dzielnic i postaram się z kimś ponawalać, nie? Patrzcie na to światło, ten ray tracing, który, moi drodzy, no, tworzy coś niesamowitego tu na mieście, nie? Jak to wygląda, to jest nieprawdopodobne. Jestem w innej dzielnicy miasta, o kurde. I tutaj te lampy, które są takie dosyć specyficzne, bo jest to trochę taka biedniejsza dzielnica. Patrzcie, jaką robią robotę. Ale tutaj, moi drodzy, można łatwo złapać guza i ja w sumie jestem tutaj nie bez powodu. Przydałoby się, tak jak mówię, troszkę pobawić i postrzelać. Czy jest ktoś, kto chce dać mi jakieś fajne rzeczy za to, że bym skopał im tyłek? Może wy, koleżkowie? Siema. Okej. Okay. Co jest, kurde? O! Ten mnie nożem próbuje zaatakować. O, ich jest więcej, dobra, wleciałem na teren, moi drodzy, jakiegoś gangu najprawdopodobniej. Chyba to był błąd. Ojejku, to był błąd. Szybko, szybko lecimy się. Dobra, to był błąd na maksa. Jeszcze mi padła kamera, kozak, moi drodzy, przykozaczyłem i to był błąd straszny. Dobra, ten padł. Okej, okay, wybuch samochód. Tak oto padłem, świetnie. Chciałem przyjąć inną taktykę, po prostu im podwędzić motocykl. Czemu nie mogę tego zrobić? Jedź, 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 jedź. Jedź, o kurde, stanty będą robione teraz. Myślałem, że nie ma motocyklów, a tu proszę, motocykle są. I pytanie, czy mogę jakoś, czekajcie, do góry podnosić motocykl? Tego nie wiem, ale na pewno fajne stanty będzie można nimi robić. Pierwsza osobówka, jak wygląda koks. Widzę, że tu są jakieś aktywności policyjne. Szukam guza, tak jak mówię, ale może tym razem mi się uda. To jest w ogóle teren jakiegoś gangu tutaj. Jest bardzo niedobrze. Nie, tu jest strasznie niebezpiecznie. Tu jest za dużo wrogów. O, strzelanina pod tunelem. Wjeżdżam. Nie wiem, po czyjej stronie mam stanąć. Ło! Granaty rzucili. Nie wiem, czemu się uleczyłem. Dobra, jazda. Ja wjeżdżam po łupy. Moi drodzy, wtrącił się jakiś losowy typ z ulicy, nie? I pyk, ale model strzelania w tej grze jest, moi drodzy, satysfakcjonujący. I tak się to robi, właśnie o taką wow, taką zadymkę mi chodziło. Żeby sobie tutaj trochę posprzątać, nie? Pod mostem posprzątać, no i jest. Pozbierać itemki, prawda, zawsze to się przyda. Potem to można opchnąć łatwo. No i można wsiadać na nasz motocykl i jechać sobie dalej, nie? Bardzo długo nam ten samochód naprawiają, wiecie co? Chyba nic już z tego dzisiaj nie będzie. W sumie mam motocykl, więc się cieszę, będzie na jutrzejsze stanty. A także na pogromcy mitów. Przede wszystkim chciałbym te mity gromić jutro na live, więc dawajcie znać, co można fajnego sprawdzić. A ja wracam do mieszkania, kurczy, do swojego mieszkanka.
Te windy są przerażające. To ile tu informacji się pojawia na tych ekranach, to jest masakra. Na to przez szyby możemy zobaczyć ogromne miasto i ogromny zgiełk, jaki panuje, nie? Za szybami windy. O nie, co on tu robi? Johnny, weź daj mi spokój. Serio. No to moja kwatera, moi drodzy, jest naprawdę przytulna. I trzeba przyznać, widoczek z okna mam niezły. Może przymkniemy żaluzję, żeby było jeszcze przytulniej. A tu co mi ktoś odpalił jakieś, moi drodzy, rzeczy? Ten pokój podoba mi się najbardziej. O, prawda, tych broni tutaj jeszcze zbyt dużo nie mam i zbyt fajne to one nie są, ale w przyszłości, kurde, będzie ich więcej zdecydowanie. I tak oto kończy się dzień z V i kończy się odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kładziemy się spać, moi drodzy. Jutro zapraszam was o 17 na live'ika. Będzie naprawdę fajnie i mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i dajcie znać, czy według was ta gra może konkurować z GTA, czy możemy te dwie gry porównywać. Wydaje mi się, że na pewno w niektórych aspektach tak. I liczę na to, że będziecie chcieli więcej Cyberpunka na kanale, bo ja bawię się naprawdę świetnie. Moi drodzy, do jutra w takim razie. Sprawdzajcie GeForce Now, ponieważ każdy z was może sobie zagrać Cyberpunka. To jest niesamowite. Każdy, boże, moi drodzy, nawet na słabym komputerze pykać sobie tak, jak właśnie ja sobie pykam. Na najwyższej grafie, mega płynny i bez lagów. Dlatego zachęcam do sprawdzenia linku w opisie. I dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Trzymajcie się.